Witam, witam, tutaj Rzazga, dzisiaj będzie miazga z paczuszek. Nietypowe przywitanie, bo widzicie mnie jako Jokera. Why so serious? No generalnie to chciałem tylko się pokazać, bo mamy dzisiaj z żoną Halloweenową imprezkę. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No a ja przechodzę do unboxingu. Dzień dobry, już takie standardowe przywitanko. Dzisiaj będzie miazga z paczuszek. Z paczuszek wielu. Znaczy w sumie to czterech. Generalnie to jak to wszystko się prezentuje. Mamy takie dosyć spore paczuszki. I przejdźcie, bo nożyk mi się stracił. A nie wiem gdzie on jest. A nie, w najgorszym miejscu możliwym. Czyli musiał przesunąć statyw. Ale mam jeszcze drugi zapasowy nożyk, który był w sumie pierwszym nożykiem używanym w historii tego kanału. Dobra, mamy tu taką podłużną paczuszkę. Otworzę sobie ją najpierw. To jest głupie. Tak może. O. Dobra. Tutaj mamy gry. Tak, wyskoczyło. Nie mam pojęcia, z czego to jest opakowanie, ale w środku jest śmieszne. W środku coś jest, jakieś takie... Ten, folia zabezpieczająca i tyle. I tutaj mamy dwie gry od pana jednego. Za 15 albo 13, już nie pamiętam. Nie, chyba za 15. Mamy Flatout Apocalypse z Ekstra Klasyki Hit oraz... Club z Ekstra Klasyki Hit. W Cluba nie grałem. W Flatouta nie pamiętam, któregoś grałem, ale nie pamiętam którego. W Club nie grałem, nie mam pojęcia co to jest. Płyta w fajnym stanie. Jakaś gra akcji, tak przypuszczam. Więc tutaj mamy jedną grę. No i Flatout Apokalipsa. To już jest w moim posiadaniu, w jakimś wydaniu. Nie wiem, czy nawet nie premierowym. Chyba. No i płyta w stanie spoko. Instrukcja jest. No lecimy dalej. Tutaj jakby sobie tutaj otworzyć. I pyk. I tutaj mamy również Ekstra Klasykę Hit. No. Tylko to jedno, tak? Tak, zdecydowanie. Tak dla pewności sprawdziłem. Tutaj mamy z... To kosztowało mnie bardzo tanio, chyba 7 zł. Rollercoaster Tycoon 2 złota edycja. W ostatnim odcinku była chyba trójeczka pokazana, to dzisiaj dwójeczka. No i płyta jest, bardzo fajnie. To już też jest w moim posiadaniu, bodajże z platynowej kolekcji. Już to posiadam. Instrukcja fajna. Wszystko jest co powinno, więc dzisiaj trzy gry z Ekstra Klasyki Hit. I mamy jeszcze tutaj paczkę z Tensei'a, ale może najpierw to, bo to wiem, że jest gra, a to jest Lego. Także znowu kolejne Lego. Proszę bardzo. W jakiejś gazecie opakowane. Mój Boże. The Fallen Star Trek Deep Space Nine. Super klasyka. Super klasykę sobie zbieram, jak się trafia to biorę. To było w miarę tanio, więc sobie wziąłem. A gry samej sobie nie znam. Ale jest silnik Unreal Tournament w niej. Proszę bardzo. Samej gry nie znam. Nie znam, nie spotkałem się z nią wcześniej. A płyta fosforycowana i to mi się nie podoba. Ale instrukcja naprawdę archaiczna. To jest taka zżółknięta. I widać, że to jest wiekowe na pewno. Więc za groszową sprawę uznałem, że wezmę. Ale patrząc na stan... Gdy się musiał rozmówić z sprzedającym, bo chyba mnie zapewniał, że jest w dobrym stanie, a jest, że odczytuje, że jest w dobrym stanie, a tak mi się nie wydaje, w sensie, że odczyta, ale czy to jest dobry stan, no nie powiedziałbym. To jest taki dosyć sporo rys, nie oszukujmy się. Dobra. Na pewno sprawdzę ją po nagrywaniu, czy odczytuje faktycznie, dla pewności, bo jak nie, no to nie ma sensu. Nie ma sensu. Nieużytkowe będzie pudełko wtedy. Znaczy pudełko z nieużytkową płytą będzie wtedy na półce. A takiego czegoś nie lubię. O Boże. Kurde, no dewastacja szybka miała być, a wyszło jak zwykle. Proszę bardzo. Paczka. A w woreczku jeszcze to mamy. Tutaj mamy Lego Minecraft oczywiście znowu. Bo sobie takowe... Jeśli oglądaliście poprzednie unboxingi, takowe sobie zbieram właśnie Lego Minecraft. I tutaj mamy Rafa Koralowa. Tutaj mamy numer 21164. Trafiło się to po taniości fajnie,
porównując ceny nówki, to jest nówka generalnie, nieodplombowane, nieotwarte, więc bardzo fajnie. Również taka mała kosteczka, mały zestawik, tak jak ostatnio to było w przypadku creepera. No i w środku mamy pewnie, gdzie tu są te plomby, tu nasza ta plomba. W środku mamy pewnie woreczek, jeden, o, dwa, trzy. Instrukcja chyba pozginana, no jak najbardziej. No, więc taki oto zestawik. Ja sobie to pewnie będę składał swoim tempem. Także no, instrukcja, tak, to jest instrukcja, tak, wspaniale. No, więc będę wiedział, co robić. No i co, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, oceniajcie, klikajcie żółty magiczny guziczek, kto zna, ten zna. O, proszę bardzo. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć wam, na razie, pa pa!